Moi drodzy, znajdujemy się w Małbron. Maul, osioł, bron, źródło. To jest klasztor cystersów. Najstarszy zachowany klasztor. Powiedział nawet, że w Europie. Wpisany do dziedzictwa kulturowego UNESCO. Opactwo Małbron zostało założone około 1138 roku przez rycerza Waltera z Lommersheim, który postanowił wstąpić do zakonu cystersów. Walter przekazał swoje posiadłości na potrzeby opactwa, a opat klasztoru cystersów Alzacji wysłał 12 mnichów i braci świeckich do Eckenweicher. Jednak okazało się, że Eckenweicher nie jest odpowiednim miejscem dla klasztoru cystersów, gdyż nie budowali swoich zakonów na wzgórzach. Najbardziej odpowiednim miejscem dla cystersów były bagniste doliny oddalone od osad. Według legendy, cystersi poszukujący nowego miejsca załadowali worek złota na muła, uderzyli batem i wysłali w drogę. Po całym dniu marszu zwierzę się zatrzymało i zaczęło kopać kopytem w ziemi, aż wytrysnęła fontanna wody. Bracia uznali to za znak boski i postanowili wznieść swój klasztor w tym miejscu. Do dziś legenda żyje w nazwie miejscowości Małbron, czyli w dosłownym tłumaczeniu źródło muła lub studnia muła. Tutaj znajdujemy się w raju, w przedsionku przed głównym wejściem do kościoła, na architektonicznie fascynującym miejscu. Tu są najstarsze drzwi, mają 800 lat drewno, ale to drewno było powlekane pergaminem i pomalowane czerwoną farbą, bo wszystko co czerwone to było ważne. Tak znaczyli główne wejścia i najważniejsze księgi. W średniowieczu panowała zasada,
że musimy budować grube mury, ponieważ kościół jest ogromną konstrukcją. A tutaj już ta zasada nie istnieje. Ciężar jest przekazywany liniowo poprzez żebra w sklepieniu, filary i podpory. Ciężar jest przenoszony punktowo na grunt. To jest niezwykła subtelność, która charakteryzuje wczesny styl gotycki w przeciwieństwie do stylu romańskiego. Dzięki temu możemy w ściany wprowadzić te duże okna, wypełnić je witrażami, a ta cudna architektura jest jak delikatna koronka zbudowana z kamienia. To jest niezwykle rzadkie, że mamy tutaj późno-średniowieczną sytuację, która przetrwała w klasztorze, a klasztor to nie tylko kościół z krużgankiem oraz pomieszczenia mieszkalne mnichów. Stanowi on zawsze większą całość, w której różne obszary funkcjonalne i gospodarcze są oddzielone, ale jednocześnie trzymają się razem. A to jest pomieszczenie, w którym mnisi zbierali się i omawiali ważne sprawy. Witam presta pura miter paratutum ut videntes Iesum semper coletemur sit laus Deo Patri Sancto tribus honorunus. Sklepienia kolebkowe, krzyżowe, gwiaździste. I teraz widzimy sklepienie żagielkowe, stosowane głównie w gotyckiej architekturze. Ma ono formę żagla, stąd nazwa. Sklepienie to składa się z trapezowych płatów. Sklepienia żaglowe były stosowane głównie w nawach bocznych kościołów gotyckich, aby zmniejszyć ciężar sklepienia i rozłożyć go równomiernie na kolumny. To sklepienie nadaje estetyczny efekt wizualny i tworzy unikalny wygląd wnętrza. Fontanna, niestety nie można tak do niej wejść, bo jest ogrodzona, ale fontanna składa się z trzech takich poziomów. Pierwszy, najstarszy, potem drugi poziom był wybudowany 100-150 lat później i ten ostatni, wiadomo, też jeszcze później, około 100 lat. Do czego służyła ta fontanna, może mi powiem? Przed tym, żeby przed jedzeniem, przed posiłkiem, zanim oni wejdą do tej swojej jadłodalni, jak wstają, wejść i przemyć ręce.
Voicesem. Voicesem. Das ist alles. Das ist doch. No, kloster Kisza. Tak. Tutaj oni jedli. Mnich i mówił, koniec jedzenia, do pracy. Nie wiem, wyciągało się na przykład pizzę, tak? A tutaj dwa kufle z piwem. Temat duchowości cysterskiej to temat ściśle związany z regułą benedyktyna. Bardzo dobrze znana jest informacja, że pierwsi cystersi to właśnie benedyktyni. Cystersi to właśnie benedyktyni, którzy opuścili klasztor w Molen po to, aby w nowym miejscu w Sito założyć nowy klasztor, nową wspólnotę, która z czasem okazała się nowym zakonem, zakonem cysterskim. Cystersi to jest ulepszona forma benedyktynów, czyli wydobyli to, co jest najpiękniejsze, ascezę, zachowanie milczenia, dodatkowe posty, dyscyplinę, karność zakonną, to, czego nie było w Molen. Drugim określeniem duchowości cysterskiej to fuga mundi, czyli ucieczka od świata, ale nie w tym znaczeniu, że cystersi uciekali od ludzi. Nie mają kontaktu ze społecznością, nic z tych rzeczy. Cystersi, uciekając od świata, uciekają przed tym, co w świecie jest ogólnie mówiąc złe, niepotrzebne, zbędne. I jednakże ta ucieczka od świata pozostawia ich twardo stąpiających po ziemi. Widać to na przykładzie klasztorów cysterskich, porównując je z benedyktyńskimi. Klasztory benedyktyńskie zawsze usytuowane były na wzniesieniu, na górach, skąd, z którego rozciągały się piękne widoki, a klasztory cysterskie były budowane w dolinach, które z roku na rok były przygotowywane pod budowę i tak wokół klasztorów cysterskich tworzyły się społeczności, małe wioski.